Właściwie to moja przygoda z gitarą zaczęła się już jak byłam dzieckiem, bo właściwie nawet nie wiem do końca skąd te ciągotki do tego instrumentu, bo jakoś jak byłam mała, nie słuchałam jakoś przede wszystkim muzyki gitarowej, ale skądś mi po prostu zakwitła mi myśl na temat gitary, jakoś mi się spodobała, gdzieś może zobaczyłam przez przypadek, teraz nawet nie pamiętam, może gdzieś w telewizji, ale po prostu uparłam się, że muszę grać na gitarze i od tej pory, gdzie były jakieś zabawkowe instrumenty, nie wiadomo co, to zawsze musiałam je mieć, czy po prostu dostać od rodziny, czy od kogokolwiek, po prostu muszę grać na gitarze i tyle, i się uparłam na to. Później w sumie odkryła moja mama w zasadzie, że mam słuch muzyczny i tak dalej, może coś z tym zrobić dalej. Zastanawiała się, czy to jest dobry pomysł, żeby mnie wysłać do szkoły muzycznej. No i w końcu na całe szczęście dla mnie teraz wysłała mnie do tej szkoły muzycznej i oczywiście na gitarę. No i w sumie tak to się zaczęło wszystko, że no właściwie od szkoły muzycznej tak na dobrą sprawę, bo dopiero jak miałam 7 lat, poszłam do szkoły, zaczęłam grać na gitarze i się tym instrumentem interesować na poważnie. Najgorzej to właśnie jak już się zostaje tak jakby samemu z gitarą, nie ma nad tobą jakiegoś nauczyciela, jakiegoś mentora, kogokolwiek, kto by cię kontrolował, jakoś sprawdzał, właśnie żeby sobie taką dyscyplinę wypracować i codziennie rzeczywiście ćwiczyć, ale tak jest praktycznie z każdym jakimś nawykiem, jak codziennie na przykład sobie postanawiasz ćwiczyć fizycznie, biegać, to też jest ciężko, no ale tak czy owak jest trudno wygospodarować sobie codziennie czas na to. No zależy, no staram się plus minus tak gdzieś poświęcić na to przynajmniej godzinę dziennie. Jak już siądę, to czasami potrafię siedzieć bardzo długo, najgorzej jest po prostu się za to zabrać. Jak się ma cały dzień zawalony, bo uczelnia, bo praca, bo jeszcze coś tam. No ale też z drugiej strony to jest sama przyjemność, więc... Najtrudniej to w sumie było i właściwie cały czas nad tym pracuję, żeby znaleźć swoją drogę, bo jest mnóstwo gitarzystów i najtrudniejsze właściwie jest to, żeby po prostu znaleźć coś takiego, co by cię odróżniało, jeśli chodzi o samą twoją grę, nie o to tylko jak wyglądasz, kim jesteś, jak się prezentujesz z tą gitarą, tylko po samym brzmieniu tej gitary, żeby szło ci by rozpoznać, żeby po prostu znaleźć swój styl jakiś. No i właśnie największe przeszkody, no to w tym, żeby odnaleźć to swoje prawdziwe ja, mając instrument, na którym gra mnóstwo osób i nie zatracić się po prostu w samej formie, tylko właśnie jeszcze te emocje do tego dodać i to jest chyba najtrudniejsze moim zdaniem. To zależy po prostu od charakteru danego utworu, no bo czasami sama to grając, ja na przykład mogę czuć smutek, mogę czuć na przykład takie uspokojenie, tak jakbym po prostu odpływała w zupełnie inny wymiar, to jest może chyba najlepsze określenie, po prostu inny wymiar w tym momencie i czasami nawet odkrywam, grając na gitarze, odkrywam takie rzeczy, jakoś u siebie jakieś zakorzenione emocje w umyśle, o których na co dzień tak po prostu nie myślę normalnie, tylko dopiero jak właśnie gram, jak komponuję, to wtedy dopiero czasami nagle się dochodzi jakiś klapek taki w głowie, że w życiu byś nikt by nie pomyślał, że coś takiego ma i w tym momencie to się otwiera. No i wtedy różne emocje po prostu przychodzą. Czasami to są po prostu jakieś wyładowania nawet jakichś emocji, bo jakaś złość ukryta, żal, smutek, czasami radość. Bardzo różne emocje, cała paleta praktycznie. No i w sumie to są moje, a ktoś, kto tego słucha, będzie mógł mieć zupełnie inne w tym momencie emocje i to jest chyba w ogóle najpiękniejsze w muzyce ogólnie. Zespół The Riddle, w którym gram, jest on dla mnie bardzo ważny. W sumie mamy takie same cele i w grupie, kiedy jesteśmy razem, to bardzo motywuje i dzięki temu mamy energię do tego, żeby wspólnie cały czas działać, bo jednak samemu jest dużo ciężej, jakby się chciało być po prostu wolnym strzelcem i samemu komponować, samemu działać. A jednak w grupie nawzajem się motywujemy, mamy te same cele, te same pragnienia, jakieś marzenia i wspólnie do nich dążymy. To jest dla nas bardzo ważne w tym momencie. Gitara jest na tyle specyficznym również instrumentem, że raczej jednak jeśli chodzi o kobiety, to one stanowią mniejszość.
mimo wszystko, jeśli chodzi o granie na tym instrumencie, w przeciwieństwie do innych, które są jakby bezpłciowe, można tak powiedzieć, w cudzysłowie oczywiście. To jednak jeśli chodzi o gitarę, to jest ten taki stereotyp nad nim, mimo tego, że się z nim próbuje walczyć, to jednak gdzieś tam cały czas jest z tyłu głowy u wszystkich, bez względu na płeć i bez względu na wiek. Jest też taka kategoria, jeśli chodzi o granie jako kobieta na gitarze, która dla jednych jest plusem, dla innych jest minusem. Ja mam chyba do tego taki stosunek obojętny, bo ciężko mi to stwierdzić właściwie, czy jest to bardziej dodatnie, czy ujemne. Ale jednak zawsze jak jest ta dziewczyna na gitarze, która jeszcze pokaże, że potrafi grać, no to też są różne reakcje w tym momencie. No jednak bardziej tego męskiego środowiska, bo jednak mimo wszystko jest więcej facetów, którzy grają na gitarach, prawda? Więc tutaj albo jest po prostu wow, kobieta na gitarze, jeszcze super gra, szacun i w tym momencie jest się wysławianym po prostu ponad niebiosa za samo to, że się jest dziewczyną z gitarą, albo ale z drugiej strony jak coś nie wyjdzie, albo jeszcze, a nawet jak wyjdzie, ale jest jakaś zazdrość na przykład, no bo są różni ludzie, no to wtedy znowu z drugą strony, że a baba z gitarą i to są też ile osób, tyle opinii w tym momencie. Mimo wszystko, no tutaj są opinie bardziej chwiejne niż jak się patrzy na mężczyznę grającego na gitarze, mimo wszystko, bo tutaj jednak się nie ocenia już nic ponad te umiejętności, a tutaj są po prostu takie osobiste oceny, jakieś stereotypy jednak biorą górę. Nie zawsze, no bo to też świadczy o jakiejś wrażliwości, o jakimś wyższym poziomie intelektualnym, jak się potrafi wyjść poza jakąś samą w tym momencie płeć mimo wszystko. Tylko się popatrzy ogólnie. To jest tak, że na przykład, o tutaj mamy listę 10 gitarzystek, prawda? Mamy na przykład Jennifer Button i tu jest, proszę, opis, ikona kobiecej gitary. Ale oczywiście, co jest w następnym zdaniu? Kojarzona najczęściej jako charyzmatyczna gitarzysta Michaela Jacksona, prawda? Czyli przypisana do jakiegoś mężczyzny, wielkiej gwiazdy, ale następna, prawda, na tej liście, Anna Popowicz pochodzi z Belgradu, w środowisku muzycznym określona jest jako kobiece wcielenie Jimiego Hendrixa. Czyli nie mamy czegoś takiego, że ktoś na przykład pisze, że Jimi Hendrix jest kobiecym wcieleniem, znaczy męskim wcieleniem kogoś tam, tylko cały czas jest w tych opisach odniesienie do mężczyzn, prawda? Czyli właściwie nie dokonało się coś takiego jak emancypacja kobiet w tej muzyce. Czasem oczywiście się zdarzało, że kobieta stawała się tak zwaną ikoną, jak to się dzisiaj mówi w muzyce rockowej, jak na przykład była to Janis Joplin, ale rzadko to były kobiety, które grały na jakimś instrumencie, prawda? Też jest tak, że łatwiej im się było wybić na pewien rodzaj niepodległości, kiedy śpiewały, kiedy wyśpiewały swoją niezgodę na świat, niż kiedy grają na instrumencie, bo jednak instrument jest, znaczy sam z siebie jest bardziej abstrakcyjny, tak, że mniej ludzi doceni na przykład to, że dana pani jest znakomitą basistką i jak to się mówi, z czasem wymiata, niż to, że ktoś na przykład swoim śpiewem też werbalizacją właśnie, potrafi przekazać na przykład niezgodę na świat, swój ból wykrzyczeć i dlatego być może bardziej zapamiętowane zawsze zostawały te kobiety tworzące w obrębie muzyki tak zwanej popularnej, te, które śpiewały, niż te, które grały. Rzadkością są właśnie, jak wspomniałem, ta basistka krakowska Eva Langer, czy basistka Talking Heads, czy potem Pixies, też była basistka, ale to za każdym razem był jakiś wyróżnik, że to jest zespół, który ma jako instrumentalistkę właśnie na gitarze, czy na gitarze basowej kobietę, bo jeżeli już kobieta była w zespole, to albo była w chórkach, albo była ewentualnie wokalistką. To jest trochę tak właśnie na tej zasadzie, że chłopcy organizują sobie świat, rozdają na przykład instrumenty, ewentualnie jak nie ma
kogoś, kto ma ten obsługiwać ten instrument, który jest z boku, na przykład, czyli być w chórkach albo grać na bocznym instrumencie, nie na solowej gitarze, to koleżanka z podwórka na przykład. Niezależnie od tego, gdzie człowiek się znajduje, to najczęściej jest gdzieś tam, myśli stereotypowo i te stereotypy powielają się także przez to, że dziennikarze tak zwani muzyczni lubią po prostu tworzyć jakieś stereotypy, żeby coś zaszufladkować, tak? Gitara to jest bardzo niezwykły instrument, gdyż jest w nim coś takiego, że bez względu na to, kto ją weźmie do ręki, ona zawsze brzmi i zupełnie inaczej. Każdy ma na nią jakiś inny pomysł, nawet jeżeli to się różni jakoś minimalnie, ale tutaj już pomijając modele gitar, ale to nawet samo uderzenie, emocje, jakie się w to wkłada, sprawia, że ten instrument zawsze żyje i inaczej żyje w każdych rękach. I to jest dla mnie magiczna sprawa, jeśli chodzi o gitarę, mimo tego, że komuś dużej ilości osób się wydaje, że a właśnie to też jest w sumie fajne, że każdy z drugiej strony jakby chciał, to może się nauczyć tych paru akordów, więc jest to też instrument przystępny. No, nie w takiej zaawansowanej formie, bo to już jest skomplikowane, ale jest bardzo wiele dróg związanych z gitarą. Jest i muzyka klasyczna, i akustyczna, i fingerpicking, i flamenco, i tyle rodzajów gatunków muzyki, gdzie ta gitara po prostu może brzmieć na różne sposoby. Już nie wspomnę o efektach do gitar, które już w ogóle zmieniają ją niesamowicie i dzięki temu ta gitara co chwilę po prostu ma zupełnie inne brzmienie. Ze względu na to, ile osób na niej zadra, nigdy nie wykończą się te pomysły. Każdy chce coś po sobie zostawić i w jakiś sposób też z drugiej strony oddać cząstkę siebie innym, jakoś pokazać siebie, może kogoś, może nawet nie natchnąć, bo to jest może za dużo powiedziane, ale dać coś po prostu do zrozumienia tą muzyką, jakoś przekazać coś ważnego albo po prostu oddać jakieś emocje, żeby ktoś słysząc to po prostu nagle miał jakieś myśli i to nawet właśnie nie takie, które ja albo z zespołem, albo ktokolwiek bym miał narzucać odbiorcy, tylko żeby on miał właśnie swoje, ale cokolwiek, żeby coś zostało z tego, co on usłyszy. Nawet nie chodzi o sam tekst, tylko nawet o samą muzykę, żeby po prostu mu oddać emocje, oddać coś wartościowego, co no to jest może za dużo powiedziane, żeby od razu zmienić jego życie tą muzyką, no bo to jednak już trzeba być na bardzo wysokim poziomie, żeby coś takiego osiągnąć, no ale byłoby bardzo fajnie, gdybym do takiego etapu doszła w swoim jakimś muzycznym życiu. W byciu muzykiem najgorsze jest to, że przyszłość nigdy nie jest pewna. My, jeśli zakładamy, że wiążemy swoje życie na 100% z muzyką, co już za samo takie przedsięwzięcie powinni nam wszyscy bić brawo i za taką odwagę, bo naprawdę w tym zawodzie, o ile to można nazwać zawodem, no tutaj jest to temat, wydaje mi się, sporny, bo największy to można mieć zawód raczej z bycia muzykiem niż być z zawodu muzykiem. To, że poszłam do szkoły muzycznej, to miało swoje plusy i minusy, do tej pory to się cały czas odbija. Więcej jest tych plusów, ale właśnie to, że była cały czas ta presja, że mimo wszystko był taki troszeczkę wyścig szczurów jednak, to jest lepszy, a ja chciałam iść właśnie tą swoją ścieżką i tak w sumie miałam taką potrzebę, a tutaj jednak były konkursy, były egzaminy i cały czas ciążyło na tobie coś tego, że musisz być lepszy i tak dalej. Nawet jak tego nie było wprost powiedziane, to jednak coś takiego było, a dla mnie najważniejsza była właściwie kreatywność. No i przez takie coś, no to miałam takie momenty, że może nawet odpocząć bardziej, może nie rzucić całkowicie, bo w sumie nie wyobrażam sobie życia bez muzyki, bez grania, bez gitary. Zdarza się raz na rok właściwie taki moment, że po prostu myślę sobie, że chyba się coś wypaliłam, już nie mam pomysłu w tym momencie i że trzeba po prostu coś zmienić, jakoś odświeżyć, może odpocząć bardziej, ale no przede wszystkim nie można się poddawać.